pierwsze. Włosy gdzie indziej, torebka gdzie indziej, kiecka na lewo, kolczyki na prawo, rajstopy całe w błocie na lewo, twarz na prawo. Dwa takie tropy, które dla nas były ważne, bo zaczęliśmy od adaptacji. Znaczy, na początku wiedzieliśmy, że to będzie o kobietach, czy z perspektywy kobiecej, i cały czas towarzyszyły nam hasła harlekin i pomnik narodowy. To połączenie harlekinu z pomnikiem narodowym to wychodzi piknik pod wiszącą skałą, to co zobaczyliście Państwo. Oczywiście w trakcie pracy nad przestrzenią, znaczy, może trochę mówię za Ciebie, ale to, to nie jest do końca tak, że znaczy, to co Państwo widzicie w teatrze często jest abstrakcją, która wynika z pewnych decyzji naszych po drodze. Wiedzieliśmy, że chcemy budować świat kobiecy inspirowany harlekinami czy jakąś epoką, ale to miało być w pewnych działaniach teatralnych, które w zderzeniu ze współczesnym tekstem dają jakąś inną jakość. Kierujemy się zawsze intuicjami w takich sytuacjach, ale często obrazy, z których, na których kończymy, to nie są te, od których zaczynamy. To jest proces, kiedy razem ze scenografem Marcin właśnie proponuje kolejne wersje, aż dochodzimy do jakiejś takiej jakości, którą mamy nadzieję, że jest ona realizowalna na scenie i może Państwu dać jakieś dodatkowe wrażenie czy znaczenie. Ja pamiętam, że czytałam Wojnę polsko-ruską w pierwszej klasie liceum i nie byłam w stanie znieść tego tekstu. W sumie stało dla mnie bardzo męczący w takim odbiorze czytanym. I po latach zresztą na spektaklu Pawła na Pawie Królowej odkryłam, że on jest po prostu przeznaczony na scenę. I wydaje mi się, że te postaci są tak zapisane, że nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale właściwie w pierwszych czytaniach, wypowiadając te słowa, one już gdzieś intuicyjnie powstawały przed nami. Ja miałam wrażenie, że ta ale jakoś bardzo szybko się dla mnie zmaterializowała. Oczywiście się zastanawialiśmy wspólnie, o czym one mówią, co tam po tym odsianiu przez język silnego, gdzie te dziewczyny są jakoś umocowane, co to są za, w jakich środowiskach, co, nie wiem, kim mogą być ich rodzice, czym one się zajmują, ale ten język jest tak sugestywny, że właściwie one się od razu gdzieś tam nam pojawiły przed oczami, takie mam wrażenie. A sprzedanie obywateli na zachód do burdeli, do Bundeswehry, na organy niewolników, którzy wreszcie chcą wysprzedać nasz kraj, jako pierwszy zrobił grupek. Kupę szmat dawnych płaszczów, też w moim pojęciu jedynym środkiem jest tu wypędzenie ich z domów, wypędzenie ich z bloków i uczynienie naszej ojczyzny ojczyzną typowo rolniczą. Tutaj była gotowa adaptacja na pierwszej próbie. Z Masłowską to jest zawsze wysokie ryzyko, bo to się wydaje, że to jest wszystko bardzo chaotyczne, jak się czyta nawet powieść, natomiast tam wszelkiego rodzaju przestawienia niosą jakieś konsekwencje. I to bynajmniej nie fabularne. Gdybyśmy poprzestawiali te sceny, dałoby się zagrać ten spektakl. Dałoby się go zagrać, bo tam następstwa nie są aż tak bardzo znaczące. Ale już pod względem tematów, które zostały powybierane, no to już jest bardzo konkretny wybór. Myśmy zaczęli od jednej bardzo ważnej rzeczy z Mateuszem Pakułą. Przede wszystkim ja chciałem zrealizować Wojnę polsko-ruską wcześniej. Wtedy mniej więcej realizowałem Pawia Królowej, to było chyba 7 lat temu. Natomiast wtedy po lekturze to stwierdziłem, Jezu, jakie to jest archaiczne. No przecież to, kurczę, o narodowcu, skinheadzie. No nie, no to już chyba nie bardzo. I nagle teraz, kiedy przeczytaliśmy to po raz ponowny, rzuciło nam się w oczy dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest absolutnie afabularne. Znaczy, to jest, tam nie ma struktury dramatycznej, którą można by do tej powieści, mówię o powieści na razie, przyłożyć i żeby to się zgadzało. Tam po prostu miejsca akcji się zmieniają. No może to jest podróż jakaś bohatera, można tak to powiedzieć, że to jest silny, który idzie dalej, ale czy on przeżywa przemiany? Nie podobało nam się też zakończenie. No szukaliśmy klucza do tego i coś, co nas najmocniej uderzyło, to w jaki sposób się mówi o kobietach. I że tutaj jest jakieś napięcie, że te kobiety kreują jego świat, natomiast on sam mówi w sposób bardzo szowinistyczny, bardzo agresywny, bardzo narodowy. Nam zależało, żeby właśnie postać silnego trafiła do kobiet, żeby po pierwsze tym samym ukazać to, że my to wszystko słyszymy, że my wiemy, jakie jest zdanie silnego, więc jaki jest często męski punkt widzenia na temat nas. A po drugie, no właśnie, wydaje mi się wręcz przeciwnie do tego, o czym Pan mówił, wydaje mi się, że to właśnie daje siłę, ponieważ możemy dokładnie po prostu pobawić się jak dzieci w piaskownicy, które teraz pokażą, jak, znaczy odegrają scenkę, którą przed chwilą widziały.
Stąd być może też, jeszcze nawiążę do tych obrazów, do tych skojarzeń z obrazami, bo faktycznie od początku to też był pomysł reżysera i scenografa, a propos tego świata przedstawionego, mówiliśmy o tym, że te sceny, które tutaj przed Państwem odgrywamy, są niejako klipem, teledyskiem, czyli taką, no powiedzmy, skróconą formą, bardzo nasyconą krótkiego zdarzenia. Więc tak, ja myślę, że to jest, znaczy mnie to nie przeszkadza, że mogę się pobawić, mówię w cudzysłowie oczywiście, w Silnego, zdaję sobie z tego sprawę, jak on mówi, do kobiet, znaczy jak jest jego, czym są dla niego po prostu kobiety, no i wydaje mi się, że to jest ta wartość po prostu. Dziękuję. My wspólnie opowiadamy jedną historię, w zasadzie jesteśmy różnymi głosami, ale opowiadamy jedną historię, ta historia zaczyna się od romansu i od miłosnego zawodu, a po drodze dzieją się z bohaterami, dzieją się różne rzeczy. Nie wiem, to chyba najważniejsze, że po prostu, że to jest jakiś jeden organizm i ważne było to bycie, wyczuwanie się wzajemne, przenikanie jakiejś energii i bardzo silny, jakaś taka świadomość tego, co się mówi i bycie w kontakcie z ludźmi, z widownią.